rekrutacja do moich projektów nie polega na tym, że ktoś jest prymusem z języka angielskiego. Oni mogą mieć dwójki i trójki, ale jak ktoś jest aktywny, to jest właśnie to, że przychodzą do mnie i chcą współdziałać. Wtedy to jest najbardziej efektywna rzecz, że oni się nauczą nawet komunikować na poziomie podstawowym, takim powiedzmy podstawówka, ale oni wtedy chcą to zrobić, bo wiedzą, że pojadą i jeżdżą ze mną za granicę. Nauczyciel jakie ma jeszcze trudności? No napotyka na nowinki technologiczne, które musi sobie przyswoić, musi przygotować ucznia do zupełnie nowej rzeczywistości, która jeszcze tak naprawdę nie wiem jaka będzie, czyli do czegoś, czego jeszcze nie ma, więc jakby musi troszeczkę przewidywać, wybiegać naprzód. Takim motywem przewodnim dla nas był fakt, niektórzy swój widnokrąg biorą za koniec świata, ponieważ tak naprawdę, jeśli zamkniemy się w swoim małym środowisku, nie będzie postępu, nie będziemy robić nic, będziemy wiecznie uczyć metodami tradycyjnymi. Podczas naszej sesji usłyszeliśmy podsumowanie kilku projektów eTwinning i Comenius. Mieliśmy uczestników spośród nauczycieli, przedstawicieli placówki doskonalenia zawodowego, kuratorium i relacje z tych projektów zrealizowanych przez te instytucje i szkoły pozwoliły nam stwierdzić, że polska szkoła staje się cyfrowa i to nie tylko w dużych miastach, ale także w małych miejscowościach, a możliwości i narzędzia darmowe i łatwo dostępne, jakie oferują eTwinning i Comenius, sprawiają, że międzynarodowe projekty edukacyjne pomagają wyrównać te szanse edukacyjne, niezależnie od tego, w jakim środowisku taki projekt jest realizowany, czy w środowisku z problemami społecznymi, dochodowymi, czy w środowisku wiejskim, czy małego miasta. Tak więc mamy taką rekomendację, że oczywiście takie projekty upowszechniać, wymieniać się doświadczeniami, przekazywać najlepsze praktyki, ponieważ realizacja tych projektów znakomicie poprawia, podnosi jakość edukacji, a przez to pomaga wyrównywać szanse edukacyjne. Ważne też i tutaj bardzo chętnie podchwytywane przez uczestników tej dyskusji były takie rekomendacje na stosowanie konkretnych narzędzi i programów, które sprzyjają doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, podnoszeniu kompetencji, nawiązywaniu kontaktów z nauczycielami z innych krajów i poprzez to rozszerzaniu oferty edukacyjnej.